I chciałem omówić rozwiązania zadań, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko może się zmniejszę, żeby nie zajmować za dużo miejsca. O tak. No więc to są zadania z tej serii Ligi Zadaniowej. Tym razem, bo zadania z tej serii przygotowawczej dotyczą geometrii i muszę nad nimi jeszcze popracować. No, ale możemy się skoncentrować na takich trzech zadaniach. Mamy zadanie takie. W grupie 24 uczniów każdy wysłał kartkę walentynkową dokładnie 12 innym uczniom. Udowodnij, że istnieje para uczniów, którzy wysłali sobie nawzajem kartki, czyli uczeń A wysłał kartkę uczniowi B i uczeń B wysłał kartkę uczniowi A. No i to zadanie jakby pachnie zasadą szufladkową Dirichleta. No, jeżeli policzyć liczbę różnych par uczniów w tej grupie, no to jest 24 razy 23 przez 2. Każdy z 24 uczniów może utworzyć parę z każdym 23 pozostałych uczniów, ale w ten sposób każdą parę liczymy dwa razy. Raz jako utworzoną przez pierwszego ucznia i raz jako utworzoną przez drugiego. Stąd ten czynnik 2 w mianowniku, no i to nam daje tyle różnych par. Z drugiej strony uczniowie wysłali 24 razy 12 kart, czyli o 12 kart więcej. Każdej karcie możemy przyporządkować parę autor-adresat, zatem na przynajmniej jedną parę uczniów muszą przypadać dwie karty. No i to oczywiście muszą być karty, z których uczeń A wysłał kartę do ucznia B i uczeń B kartę do ucznia A, no bo karta, w której uczeń B wysłał kartę do ucznia C, trafi do tej pary BC, a nie do pary AB. No i na to rozwiązanie można jeszcze spojrzeć inaczej. Możemy ponumerować uczniów od 1 do 24 i utworzyć wszystkie możliwe pary, tym razem już nie utożsamiając pary AB z parą BA, tak? Czyli nie utożsamiając pary uczeń pierwszy z uczniem drugim z parą uczeń drugi z uczniem pierwszym, traktując to jako dwie różne pary. No bo okej, tutaj w tej parze, jak się zaraz domyślicie, chodzić nam będzie o to, że uczeń pierwszy wysłał kartę do ucznia drugiego, a w tej, że to uczeń drugi wysłał kartę do ucznia pierwszego. No i możemy ustawić te pary w dwóch kolumnach. W jednej takiej te pary, w których ta pierwsza, numer pierwszego ucznia jest mniejszy od numeru drugiego ucznia, a w drugiej komplementarną parę. No więc to będzie 1, 2, 1, 3, 1, 4 i tak dalej, aż do 23,24. No a po tej stronie już nie będą tak ładnie uporządkowane te pary, będą po prostu komplementarne. No i teraz oczywiście otrzymujemy dwie kolumny równej długości, no właśnie dokładnie 24 razy 23 przez 2. No i teraz gdyby dokładnie taka była liczba kartek, no to mogłoby się zdarzać, że gdybyśmy zaznaczyli, kto wysłał i do kogo na tych wszystkich polach, to mogłoby się zdarzyć, że dokładnie połowę pól zaznaczylibyśmy tu, a inną połowę pól zaznaczylibyśmy w tej kolumnie, prawda? To znaczy każdemu polu zaznaczonemu w tej kolumnie mogłoby odpowiadać pole niezaznaczone w drugiej kolumnie, no ale jest o 12 kartek więcej. Jest o 12 kartek więcej i w związku z tym te kartki też jeszcze trzeba gdzieś rozmieścić. No i gdziekolwiek byśmy je nie rozmieścili, no to dwa te zaznaczenia spotkają się w jednym, gdzieś w jednym rzędzie. Stąd wniosek, że takie zaznaczenie no, musi się pojawić z całą pewnością co najmniej raz w polu, które sąsiaduje z polem, które już zostało oznaczone. A to oznacza, że prawdą jest, że uczniowie, no na przykład tu się jakoś to może pojawić, tak? Prawdą jest, że jest para uczniów, którzy wysłali do siebie kartki nawzajem. Drugie zadanie wygląda tak. Trzeba
uzasadnić, czy istnieje taka liczba całkowita, że suma cyfr tej liczby podniesionej do 2024 potęgi wynosi 2024. No i tutaj metodą jest przyjrzenie się resztą z dzielenia przez 3. Nie wiem, czy sobie przypominacie, ale reszty z dzielenia przez 3 mają, tych reszt może być w ogóle tylko 3, 0, 1 lub 2 i mają pewne specjalne własności, które sobie zaraz przypomnimy. No, po pierwsze, te własności mówią tyle, że reszta z dzielenia liczby przez 3 jest równa reszcie z dzielenia sumy cyfr przez 3. No, to oznacza, że reszta z dzielenia tej liczby A do 2024 potęgi jest równa reszcie, jest równa reszcie z dzielenia 2024 przez 3, no a to się równa 2, no bo 2024 to jest 2022 plus 2, a 2022 na pewno dzieli się przez 3, bo suma cyfr równa się 6, więc dzieli się przez 3. No więc sprawdźmy w takim razie, czy może istnieć liczba takiej postaci, gdzie A jest liczbą całkowitą, taka, że reszta z jej dzielenia przez 3 równa się 2. No ale popatrzcie, taka liczba to jest kwadrat A do 1022, a na podstawie własności, prostych własności potęgowania. No i jeżeli A jest liczbą całkowitą, to A do 1022 też jest liczbą całkowitą. Oznaczmy ją sobie B. No więc to znaczy, że reszta z dzielenia B do kwadratu przez 3 musiałaby być także równa 2. No ale przypomnijcie sobie, że reszty z dzielenia kwadratu liczby całkowitej przez 3 mogą być równe tylko 0 albo 1. Nie mogą być równe 2, więc liczba o takich własnościach nie istnieje, a my to sobie zaraz jeszcze przypomnimy, jak to było. No bo jeżeli liczba dzieli się przez 3, no to jej kwadrat także dzieli się przez 3 i w ogóle dowolna potęga dzieli się przez 3. Jeżeli liczba przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, to musi być takiej postaci 3k plus 1, gdzie k jest jakąś inną liczbą całkowitą, no bo to się dzieli przez 3, a to daje resztę 1, ale wtedy reszta z dzielenia kwadratu tej liczby przez 3 daje 1 także, tak? No bo 9 to jest wzór na kwadrat sumy, 9 dzieli się przez 3, 6 się dzieli przez 3, a 1 dzielone przez 3 daje resztę 1. Jeżeli liczba przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2, to musi być takiej postaci. No, a to znaczy, że reszta z dzielenia b kwadrat przez 3 także równa się 1, no bo 3k plus 2 do kwadratu to jest tyle, to się dzieli przez 3, to się dzieli przez 3, a czwórkę można zapisać jako 3 plus 1. 3 się dzieli przez 3, czyli zostaje reszta 1. Oznacza to, że liczba o takiej własności jak w tym zadaniu nie istnieje. Nie może istnieć liczba całkowita taka, że suma cyfr A do 2024 wynosi 2024. No i na koniec krótki komentarz, dlaczego akurat takie rozwiązanie. No, suma cyfr powinno nam podpowiadać od razu podzielność przez 3 albo przez 9, prawda? Jest jeszcze druga opcja, taką samą własność mają, jest podzielności przez 9. Reszta z dzielenia liczby przez 9 jest równa reszcie z dzielenia jej sumy cyfr przez 9. No, przez 3 jest prościej, więc dlaczego nie spróbować najpierw przez 3? No i w końcu trzecie zadanie. Trochę będzie algebry. Mamy wyznaczyć wszystkie pary liczb całkowitych x i y, dla których zachodzą dwa takie stwierdzenia. Po pierwsze, suma x i y nie równa się 0, a po drugie, x kwadrat plus y kwadrat podzielić przez x plus y równa się 6. No, być może wystarczyłoby ten warunek tylko, dlatego że żeby to wyrażenie miało sens po lewej stronie, to x plus y nie może być równe 0. Jeżeli x plus y jest równe 0, to wyrażenie jest nieokreślone, nie ma sensu. No, ale jeżeli jest różne od 0, to możemy pomnożyć obie strony przez x plus y i będzie to w takiej postaci. To równanie będzie miało taką postać. Po prawej stronie pojawi się 6 razy x plus y, czyli 6x plus 6y.
przeniesiemy te 6x i 6y na lewą stronę i postaramy się uzupełnić do pełnych kwadratów, no tylko, że tu będzie nam brakowało dziewiątki i tu drugiej dziewiątki, więc trzeba dodać do obu stron 18. Mamy więc takie równanie, no i szukamy ewidentnie rozkładu liczby 18 na sumę dwóch kwadratów liczb całkowitych. No i można się przekonać, pisząc, że 18 to jest 1 plus 17, 2 plus 16, tu 16 jest kwadratem liczby całkowitej, ale dwójka nie jest, i tak dalej, że jedyny możliwy taki rozkład to jest 9 plus 9. Mamy więc takie dwa równania, no i rozwiązanie tych równań jest takie, że x minus 3 musi się równać plus albo minus 3. No jeżeli x minus 3 równa się minus 3, to x jest równe 0, jeżeli x minus 3 równa się plus 3, to x równa się 6, więc mamy cztery pary rozwiązań x i y. 0, 0, 6, 0, 0, 6 i 6, 6, bo to samo dotyczy y, prawda? Też są dwa rozwiązania. To rozwiązanie odrzucamy na mocy założenia, no i mamy trzy pary rozwiązań, no i teraz możemy sprawdzić, czy te rozwiązania spełniają nasze równanie, to zawsze trzeba sprawdzić. Jeżeli weźmiemy to lub to, no to będziemy mieli w liczniku 6 do kwadratu plus 0 do kwadratu, w mianowniku 6 plus 0 to jest 36 przez 6 równa się 6, a tutaj mamy 36 do kwadratu plus 6 do kwadratu, to jest 36 plus 36, 72 przez 12 równa się 6. A zatem nasze wyjściowe równanie są spełnione i znaleźliśmy wszystkie rozwiązania. To wynika z konstrukcji.